Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Halo, 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 dzień dobry. 14 grudnia 2020 roku. 9.30 z kilkoma sekundami, ale to się nie liczy. Witają Państwa, w dzień dobry widzowie, Maciej Gwinczewski oraz... Sombatowski Adrian. No nie zmieni tego, cały czas zaczyna od tego nazwiska. Jak tam, Adrianie, po weekendzie? A powiem Ci, że całkiem w porządku, tak? Akurat się złożyło, że tacy dosyć bliscy znajomi przyjeżdżali poza Łodzi, a jak przyjeżdżali w piątek, to się zawsze źle kończy i odpoczywam sobie jeszcze dzisiaj. A było więcej niż 5 osób na zgromadzeniu? Oczywiście, że nie. Nawet nie ma takiej możliwości. Jeszcze trzeba przestrzegać przepisów. Bardzo dobrze. Kolejny weekend i jesteśmy znowu bez meczu. No, niestety. O czym tu rozmawiać? No cóż, i ten już będziemy teraz długo bez meczu, no chociaż do pierwszego sparingu, tak, więc teraz no, trzeba oglądać no niestety te gorsze strony futbolu, tak, no co mam powiedzieć. Dobrze, że przynajmniej możemy coś oglądać, że nie ma sytuacji z marca czy z kwietnia, gdzie nie grało nic. Jesteśmy tradycyjnie też na YouTubie, oprócz playera, tam już widzę stała ekipa się zbiera, także pozdrawiamy. Tomasz Tracz podpowiada, że na kaca najlepsza jest praca. Także Adrianie, musisz dzisiaj chyba ciężko pracować, jeżeli tam ale nie, w głowie. Nie, to nie to, że ja jestem jakiś tutaj pod jakimś już jeszcze pod jakimś wpływem trucizny, to po prostu zmęczony, tak? No, jednak po trzech dniach to trochę idzie odpocząć, a poza tym coś właśnie mi tutaj smyra w gardle, że tak powiem, więc jakiś sobie już specyfik może wezmę na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek lepiej brać, lepiej zapobiegać niż leczyć. Na Twitterze również już jesteście aktywni, już Marcin pozdrawia nas z Londynu, też Cię Marcin pozdrawiamy z Łodzi. Temperaturowo nieprzyjemnie, pogodowo nieprzyjemnie, ale idą lepsze czasy, jeszcze tylko ile? 10 dni i już będzie się dzień wydłużał, no, już będziemy szli w stronę wiosny. Wiesz, Maciek, to jest taki trochę nieprzyjemny okres, jakby ktoś miał łapać jakąkolwiek kwarantannę, no bo to ma wtedy już zepsute całe święta, więc nie warto teraz się zarażać tym ksypem, że tak powiem. To prawda. Za chwilę tak, za chwilę święta, za chwilę podsumowania noworoczne, nowy rok, nowy ja, a podsumowania zaczynają się też u nas. To od razu zapowiemy w początku audycji, że już dzisiaj od godziny 20 podsumowania rundy jesień 2020 i zaczynamy znowu od końca, od tyłów, od bramkarzy. Marcin Guzewicz, Maciek Wojciechowski będą podsumowywać poszczególne formacje w ramówce. Jest już tu uzupełnione, także oglądajcie, sprawdzajcie. Następne podsumowanie będzie dopiero w piątek, także nie będziemy Was co dzień tym męczyć. Musicie po prostu sprawdzać sobie ramówkę. Kilka nowych rzeczy się pojawiło, czy pojawia. U nas było podsumowanie tygodnia, w wykonaniu Marcina jest podsumowanie rundy, także mówię, teraz okres ogórkowy się za chwilę zacznie. Trzeba to wszystko zebrać do kupy, zastanowić się, co było dobrze, co było źle, gdzie trzeba szukać poprawek, gdzie są jakieś niedociągnięcia, gdzie są dociągnięcia, ale to wszystko w tych podsumowaniach. No powiem Ci, Maciek, przerwę, jeżeli byśmy zrobili takiego live'a z kibicami podsumowującego, to mam wrażenie, że mogło to by trwać parę godzin i pewnie stworzyłby się z tego niezły hejt parka, nie wiem, takie podsumowanie konkretnych pozycji. I może i lepiej, że tu nie podsumowujemy codziennie, bo tutaj tego wiatra pomyli i pewnie to ciężko by było tak codziennie słuchać.
Ale będziemy mieli też przecież live'a świątecznego, charytatywnego. Nie wiem, czy to będzie dobry okres do tego, żeby narzekać, ale będziemy my dzwonić do ludzi. Ludzie będą, miejmy nadzieję, dzwonić do nas. Ale to bliżej świąt, jak Maciek Wojciechowski mówi, najprawdopodobniej będzie to 23 grudnia. Z takich informacji nowych, nazwijmy to, koszulki. Widziałeś wczoraj? Widziałem, ładne, podobają mi się. Kwestia też ciekawe, ile będzie dostępnych, bo ja nie zaczytałem, więc nawet nie wiem. 300 sztuk. Trochę chyba mało. Wiesz co, z jednej strony może mało, z drugiej strony te koszulki, które były robione jako cegiełki pod muzeum, tak? To tam chyba też 300 sztuk nie zeszło. No czy wiesz co, tylko mamy święta, tak? Znaczy, raz, że chyba trochę późno ogłoszone, bo jakby to było ogłoszone właśnie z początkiem miesiąca, to spokojnie więcej można by było tego zamówić, bo wydaje mi się, na święta dużo osób chyba chciało kupić komuś. Ja widzę problem, znaczy inaczej, dla mnie, szczerze powiedziawszy, ta koszulka nie przedstawia żadnej wartości, bo nie jest to koszulka, nie nawiązuje w żaden sposób do... Piłkarze Widzewa w swojej historii nie grali w takich koszulkach. Był przecież przygotowany, była przygotowana grafika, zresztą wisi przecież na stadionie, chyba wisi, bo nie przyjeżdżałem teraz przez weekend, przygotowana przez Marcina Bryję. Przecież można było zobaczyć, jakie koszulki tam w jakich koszulkach Widzew występował. Ja tam takiego wzoru akurat nie widziałem, więc dla mnie nie przedstawiona żadnej wartości, poza tym, że jest, nie wiem, limitowana, że dostajesz też certyfikat i na koszulce jest chyba informacja, że jest to koszulka tam, nie wiem, 105 na 300. No ładna, ładna koszulka do oprawienia w ramkę. Ładna koszulka do oprawienia w ramkę. Bardziej zastanawiamy się nad tym, czy dokonać zakupu, jeżeli piłkarze Widzewa wybiegliby w niej na przykład na mecz z Legią Warszawa. I to by było coś fajnego. Natomiast na ten moment, no, koszulka, w której po prostu Możdżeń, Robak i Nowak sobie zapozowali, ale nie grali w niej. No, tu jest, myślę, problem. Nie rozumiem, czemu tego nie można było zrobić. Zagrać jeden raz jeden mecz w takiej koszulce. Ona wtedy zyskałaby rzeczywiście wartość. No i cena 349 zł, bo jest już to kappa. Natomiast tu widzę jakiś tam, mówię, mały problem, bo koszulki te, które były wydane jako cegiełki przy muzeum, one nie zeszły chyba w ilości 300 sztuk, a kosztowało 200 zł mniej, bo chyba w granicach 150, jak dobrze pamiętam. I tu myślę, że może się pojawiać problem. I taka mała... trochę mi się to ze sobą bije i konkuruje, no bo jest koszulka jedna, retro, i teraz jest koszulka druga. To jak kupiłem tamtą, to po co mam kupować tą? Albo jak chcę kupić tą, to po co miałem kupować tamtą? I tak, no, takie moje przemyślenia. No w zasadzie może masz tym trochę racji, tak, no. No nie wiem, ja nie kupowałem ani tej poprzedniej, ani tej, bo no jakoś nie miałem takiej potrzeby, może jakoś w ten sposób to powiem. No ale na pewno fajnie wygląda, nie? No ale może faktycznie nie za 350 zł jakoś, no są rzeczy ciekawsze może do zakupienia za 350 zł. Nie wiem, pojawiały się wczoraj na Twitterze, jak przeglądałem, głosy mówiące o tym, że osoby, które kupiły karnety, aczkolwiek jest ich na tyle dużo, że tu ciężko byłoby to może zrobić, ale można byłoby coś pomyśleć, że w żaden sposób tak naprawdę nie są, nazwijmy to, uprzywilejowane, nie mają żadnych plusów z tego, że pieniądze swoje wyrzuciło, wiedząc tak naprawdę, czy spodziewając się, że na zbyt wielu meczach w tej rundzie nie będzie ich. No, że po prostu nie są w żaden sposób jakoś tam, nie wiem, nagradzani za lojalność przez klub. Ale no to takie głosy, mówię, gdzieś tam się pojawiały. Zobaczymy, jak ta koszulka dzisiaj od 12 chyba
rozpoczyna się sprzedaż, można iść sobie do można sobie iść do sklepu stacjonarnego, zobaczyć, ona tam będzie wywieszona, jak i jej, no zachęcamy do kupna, tak? No jeżeli ktoś sobie będzie chciał taki prezent gwiazdkowy czy komuś sprawdzić, no to tak, no bo ta koszulka nie jest brzydka, aczkolwiek no decyzję pozostawiamy każdemu ze słuchaczy. Ty kupisz czy nie kupisz w końcu, bo już nie wiem. Nie, chyba nie. No tym bardziej, że ostatnio miałem tutaj takie niespodziewane wydatki rozbicia wyświetlacza telefonu, gdzie nigdy w życiu mi nawet dyska nie pękła w telefonie jakimkolwiek, a akurat tak się złożyło, że tak mi się rozwalił telefon, że padł cały wyświetlacz, więc to jest troszeczkę no, minimalnie droższy wydatek niż tej koszulki, więc podziękuję. Sebastian Wierzbowski tu nam komentuje na YouTubie, że piłkarze chyba nie zasłużyli, czy działacze nie zasłużyli, a koszulka jest za droga. Trzeba się przyzwyczaić, bo myślę, że w podobnej kwocie będzie koszulka do kupienia, ta, która będzie koszulką meczową od wiosny, bo też pamiętajmy, że Widzew będzie grał w innym komplecie już na wiosnę. W tym pewnie będzie to z linii Gara, czyli z tej takiej topowej dla kapy, no to myślę, że też kwoty między 300 a 400 zł trzeba się spodziewać tej koszulki, także może być tego trochę za dużo wydać, około 1000 zł na trzy koszulki w tak krótkim czasie. Co do koszulki, jeszcze jedna rzecz i znowu kamyczek wrzucę. Mamy 14 grudnia i my dopiero startujemy z koszulką z okazji stulecia Widzewa. Stulecie Widzewa było już prawie miesiąc temu, bo 25 czy 3 tygodnie temu, 110. rocznica. Trochę za późno, nie grzaliśmy tego tematu w ogóle, ale o tym już mówiliśmy, to już nie będziemy się powtarzać. Ale to jest to chyba taka chyba podobna sytuacja była też, o ile się nie mylę, ze sprzedawaniem jakichś chyba szalików derbowych już z 2-3 tygodnie po derbach w tym sezonie? To koszulki były sprzedawane. Czyli koszulki? No coś tam było tak, takiego. Promocja była ogłaszana na Twitterze, że są koszulki do kupienia. Jeszcze po przegranych derbach. Tak, po przegranych derbach. Tu sobie Tomasz Radogosz pisze, że za zakup karnetu dostał 10% zniżki w sklepie na artykuły poza promocjami. A, no to ciekawe. To ja nawet o tym nie wiedziałem, Tomaszu. To dziękuję za informację. Tomasz teraz pyta też, czy będzie dostępna w sklepie. Z tego, co mi wiadomo, to tak. Dzisiaj od 12, dlatego gdzieś tam później w ogóle będzie sklep otwarty, ale dzisiaj od 12 ona będzie już w sklepie, będzie można pójść, dotknąć, zobaczyć, pewnie nie przymierzyć, ale zobaczyć przynajmniej jaki to materiał i zobaczyć za co płacisz. Nasz kolega redakcyjny przeciętny Janusz z Prostej, pozdrawiamy, twierdzi, że cena koszulek i ich ilość jest nieumiejętnie dobrana. No może problemem jest to, że dopiero mamy zatrudnić, tak, dyrektora do spraw marketingu i sprzedaży, to może powinniśmy się wstrzymać z wydaniem tych koszulek do czasu, aż on się pojawi. W każdym razie następny temat, który chciałem też poruszyć i zapytać cię o opinię, czyli sekcja e-sportowa. Podaj się do tego, każdy może mieć inne, dla niektórych to jest sport, dla niektórych nie jest sport, to jakby chcę zostawić, ale już nie Red Wolves, już widzę Fuć e-sports. Od soboty, wydaje mi się, była informacja taka. No i słucham opinii Adriana Samorowskiego. Na temat zmiany nazwy? Na temat zmiany nazwy. Znaczy, no ja od początku gdzieś liczyłem, że to się będzie nazywać Widzę Płuć, a nie jakieś, no nie wiem, wilki, pieski, czy tam inne kotki. No bo w zasadzie ten wilk niczym się nie kojarzył. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii widzę albo coś związanego z wilkiem. Może ktoś mógł złapać wilka, siedząc na zimnej płycie stadionu na przykład na tyłku, to można złapać sobie wilka, że tak powiem, takie powiedzonko jest. I to tyle, tak? Poza tym, nie wiem, oglądając dla takiego kibica, który się nie interesuje w ogóle sportem, albo nawet się interesuje, ale spojrzy sobie tylko czasami wyrywkowo na jakieś wyniki po prostu i na nazwy,
No to jak spojrzy sobie, nie wiem, w jakąś taką, jakąkolwiek tabelę i zobaczy, że już my Legia Warszawa obok jakieś Wilki, no to raczej nikt się nie będzie dociekał i spoglądał, a to w sumie to nie cholera, jaka to jest drużyna, tak? No jak już zobaczy, że widzę, no to będzie wiedział, że to jest widzę. No i nawet wydaje mi się, że sama zmiana nazwy też może wpłynąć na to, że jeżeli jakiekolwiek podmioty, które tam miałyby coś dołożyć, jakiegoś grosza, troszkę zasponsorować czy pomóc, to też to chyba to się mimo wszystko chyba będzie im opłacało i no więcej chyba ludzi na to spojrzy inaczej niż na jakąś taką właśnie nazwę poprzednią. Bo na druga sprawa, że wydaje mi się, że nie wiem, ile ta sekcja sportowa już trzymała czasu z rok. No myślę, że około roku. Mhm. Mniej więcej koło roku. No tak, bo to się chyba zaczynało jakoś w okresie przed początkiem pandemii bodajże, albo jakoś koło marca chyba, tak mi się kojarzy. No nieważne. No nie wiem, powiedzmy, że rok, tam niecały rok. No to chyba nie było jakiegoś takiego mega odzewu i społeczności i mega dużego zainteresowania w ogóle tym. Albo może ja tego nie widzę, bo chociaż ja lubię grać w grę i gram sporo i to jakoś, no jakoś mnie szczerze to niezbyt interesowało. Widziałem, że jakby klub chciał bardzo w dużo sposób w pewnym momencie to hype'ować, udostępnić wszystko co możliwe, jeszcze tym bardziej jak właśnie był okres pandemii i nie było za bardzo o czym pisać, to dużo było tego, no bo nie było chyba czego innego, a to było najłatwiej wtedy tutaj wpisać o tym. No ale mimo wszystko chyba jakoś nie porywa to aż tak, więc zobaczymy, może jak zmieniona będzie nazwa, to trochę to polepszy, ale też bym się nie spodziewał, bo to jednak całkowicie inna chyba kategoria i dociera do bardziej wąskiego grona odbiorców. Mm-hmm. No to jak czyta się, jakby czytałem w tym artykule informującym o tym na stronie oficjalnej, że ta nazwa Red Wolves jeszcze gdzieś tam jednak będzie funkcjonowała, bo tu pozwolę sobie zacytować. Po nowym otwarciu sekcja e-sportu stawia sobie za zadanie stworzenie większej interakcji pomiędzy klubem a kibicami z całej Polski. I to akurat jest dobra rzecz, bo na ten moment przez ten rok to wyglądało bardziej tak, że jakiś tam jeden chyba turniej był zorganizowany, ktoś tam miał grać na stadionie, nawet nie pamiętam czy grał, czy było jak z tymi kapslami. I to wszystko. I gdzieś tam informacje o tym, że jest transmisja na Facebooku z jakiegoś tam spotkania wirtualnego. Więc jeżeli to jakoś tam miałoby, że tak powiem, przyciągać jeszcze bardziej do tego życia klubem kibiców, to jest dobry pomysł, ale z kibicami z całej Polski, którzy jako Red Wolves będą mogli aktywnie uczestniczyć we sportowym życiu klubu, czyli teraz kibice będą czerwonymi wilkami. Czyli ta nazwa jednak gdzieś tam będzie krążyć mimo wszystko. Przemyśliliśmy chyba wilczka na jaką maskotkę na trybuny bodajże, tak? Tak. Jest wilk na trybunach, czy koło trybun. No okej, okay, no jest, bo jest, ja w żaden sposób nie jestem przywiązany do wilka, jest to dla mnie nie, wilki w żaden sposób się z widzewem nie kojarzy, no chyba że chodzi o jakąś, nie wiem, watachę, ale to też takie szukanie na siłę. Dobrze, że nazwa się zmieniła. Zmienił się też koordynator tego e-sportu, czyli Franczyk. Poprzednia osoba, która się tym zajmowała, została zamieniona przez Alana Kosińskiego, czyli ksywka Kosanero. Ta osoba, która była gdzieś, grała, tak, no była tym zawodnikiem, który Widzew też ogłaszał, że ściągnął zawodnika i teraz to Alan będzie się tym zajmował. Chodzą słuchy, żeby poprzedni koordynator nie do końca angażował się w swoją pracę. No ale miejmy nadzieję, że zmiana będzie na plus, że wszystko
Inaczej, pierwsze zmiany są już na plus, nie jesteśmy żadnymi Red Wolvesami, tylko jesteśmy Widzew Łódź i jest to dobra decyzja, zresztą tu też piszą nam słuchacze i na Twitterze, i na YouTubie, zgadzają się z nami, także linia jest ustawiona partii jedna, jesteśmy Widzew Łódź, a nie Red Wolves. Cześć Adi, tu się też Adi z nami wita. Okej, mamy e-sport, mamy klub. A słyszałeś no. Maciek o Quincy Promesie? Znasz takiego piłkarza? O kim, przepraszam? Quincy Promes, taki holenderski reprezentant. Coś do więzienia chyba, tak? Został zatrzymany przez policję, ale nie wiem kompletnie o co chodzi. Tak, że w lipcu na jakimś rodzinnym spotkaniu rzekomo zaatakował kogoś nożem. Grozi mu z rodziny? Lat. Nie widziałem, czytałem, czy to jest z rodziny, ale chyba nie z rodziny, a chociaż może, rodzinne przyjęcie jest napisane, więc cholera wie, kogo zaatakował. No dość tych lat mu grozi, no ciekawa historia. Podpowiadają nam, bo dzisiaj rzeczywiście też trochę konkurujemy z trenerem Dobim, który jest, czy był gościem w radiu klubowym. I tu nam Tomasz podpowiada, że trener Dobi w klubowym radio już nie gotuje, że teraz będzie budował z klocków. Także się myślałem, że smaży. Już się pozmieniało, ale dobrze, niech trener sobie tam te klocki swoje poukłada po swojemu i zrobi z tego makaronu lasagne, a nie spaghetti, jak teraz to mówił. Teraz taki program jest Lego Masters, może się naoglądał. Budują z klocków. Wiesz co, nie wiem, nie oglądam telewizji, nie mam na to czasu. Z takich mniej przyjemnych informacji wczoraj przegraliśmy z Legią. Mecz futsalu 3-4 na wyjeździe. Okazuje się, że nie daliśmy rady tej Legii, ale oni są jakby nastawieni podobno z tego, co gdzieś tam się mówiło na awans, natomiast my jesteśmy, czy ta sekcja jest młoda, nowa i raczej chodzi o nabranie na opanie doświadczenia się w tym sezonie, aczkolwiek Widzewiacy prowadzili, ale ostatecznie przegrali 3-4. Dokładnie. Halo? Tak, halo. Coś nam tu, tak, coś przepraszam, u mnie na chwilę gdzieś zaniknąłeś. Natomiast takich informacji, może nie do końca związanych z Widzewem, ale po części tak, bo dotyczy ta sprawa byłego pracownika, byłego trenera Widzewa, związanego wiele lat i w kilku okresach czasu, czyli Radosława Mroczkowskiego, który obecnie pełni rolę trenera Resowi Rzeszów. No i pojawiły się już informacje o pierwszych konfliktach. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie słyszałeś, ale Resowia, to mogę zacytować, czy pokierować do rubryki Piotra Wołosika i Janeksa, czyli Piłką pod Wołos, gdzie jest informacja o trenerze Mroczkowskim, o tym, co tam się wydarzyło. W każdym razie, w dużym skrócie, Resowia zorganizowała klubową wigilię, a chwilę przed tą uroczystością trener Mroczkowski, wkurzony, rozgoryczony porażką, trener Radosław Mroczkowski, postanowił wprowadzić wybitnie świąteczną atmosferę, oznajmiając połowie drużyny, że wiosną nie chce jej widzieć w szatni. Takie wejście, można powiedzieć, no bo to przecież kilka tygodni dopiero trener w Rzeszowie jest. No i rzeczywiście chyba te relacje w drużynie nie będą budowane na zdrowych fundamentach. No tutaj chyba ma coś z roli jakiegoś świętego Mikołaja i coś z tymi świętami, bo chyba ja pamiętam, jak była Wigilia u nas, to chyba się obraził na jednej z tej Wigilii, że ktoś usiadł koło niego, czy tam pan Darek chyba wtedy bodajże, że siedział po prostu, czy miał miejsce obok niego, że jak mogli go tutaj posadzić, i chyba też no, Wigilię olał, z tego co mi się kojarzy. Była taka chyba historia. No,
była taka historia. No, może to jest taki Grinch. Związane z tym, że akurat ta osoba, która miała być posadzona obok trenera Mroczkowskiego, chyba wcześniej, jeszcze za czasów Cacka, odbierała od niego kluczyki i samochód służbowy. Gdzieś tak, ja to pamiętam, tak się wtedy mówiło. No i trener Mroczkowski nie wyobrażał sobie, żeby siedzieć obok tej osoby. Wersja trenera tam była trochę jednak trochę inna. Tam trener Mroczkowski twierdził, że pojawiał się jakiś alkohol i on na to nie chciał wyrazić zgody i dlatego opuścił tą klubową wigilię. Aczkolwiek no rzeczywiście coś z tą wigilią u trenera jest. Pozdrawiamy trenera, no bo widzę, że kilka lat spędził i pewnie trochę nerwów zostawił, ale coś wybitnie ta wigilie klubowe trenerowi chyba nie siedzą. No zobaczymy, jak to się tam rozwinie. Atmosfera w Rzeszowie na pewno jest napięta. Jeszcze po zwolnieniu poprzedniego trenera Grabowskiego. Zobaczymy, jak to trener Mroczkowski sobie poukłada. Natomiast widziałem wczoraj też, bo była ogłoszona lista transferowa Resowi. Natomiast bardzo taki powiedziałbym zabawnie to brzmi. Ja postaram się to znaleźć, bo jest ogłoszenie o tym, że zawodnicy odchodzą. Jest, już wam to przeczytam, bo trochę mi to przypomina tego OLX-a czy Allegro. Lista transferowa Plakan Resowi, zima 2020-2021. No i mamy lead, zarząd sekcji. Po rozmowach, ustaleniach z trenerem Mroczkowskim informuje, iż w zimowym okienku transferowym przed rundą wiosenną sezonu 2020-2021 wystawił na listę transferową 6 graczy. No i są wymienieni bramkarz Wojciech Daniel, potem jest Mateusz Kantor, Grzegorz Płatek, Maksymilian Hebel, Przemysław Brychlik, Dawid Rogalski. No i do tego momentu wszystko jest normalnie, ale potem zainteresowane kluby prosimy o kontakt poprzez e-mail leszek.ochap@cwks.resovia.pl. Jeszcze brakuje tylko zaznaczenia opcji, że cena jest do negocjacji i odbiór osobisty. Albo paczkomacie je wyślą, tak. No nie wiem, ja jakoś jak to wczoraj zobaczyłem, to się po prostu uśmiałem. Że w taki sposób Resowia chce sobie sprzedać zawodników. Ja się zgadzam trochę z Bartkiem Stańdo, który w momencie, kiedy Wizew ogłaszał, że chce rozwiązać kontrakty z trzema zawodnikami, to że rzeczywiście jest to takie trochę osłabienie swojej pozycji negocjacyjnej, że jest to odebranie sobie pewnych argumentów, nazwijmy to, sprzedażowych, ale to każdy może sobie samemu ocenić. Tu dostaję podpowiedź, że no bo meczów dzisiaj raczej 14 grudnia zbyt wielu nie graliśmy, a w zasadzie ja nie doszukałem się żadnego, natomiast urodziny obchodzi, dobrze liczę, 63. Jerzy Woźniak. Także pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego życzymy z okazji urodzin. 63, no to poważny wiek. Patrzę, pozycja bramkarza, 57 rocznik, także mówię jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego panie Jerzy. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja już będziemy się, myślę, powoli żegnać, nie będziemy przedłużać i będziemy wpuszczać już Maćka Wojciechowskiego na trybunę prasową. Natomiast pewnie taka, znaczy wiadomość na pewno nie jest związana z Widzewem, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo postać wybitna, zmarł Piotr Machalica. Osoba dosyć zasłużona, wydaje mi się, na polskiego kina. To przykra informacja. Za chwilę Maciek Wojciechowski, tam pewnie jakieś dobre informacje, może będzie wesoło. Widziałem, że redaktor Kuczmera znowu nie potrafi liczyć, doliczył się do 8,
ale o tym pewnie Maciek chyba, że już będzie miał dosyć i nie wspomni o tym. A na ten moment będziemy się żegnać, będziemy dziękować. Ja wam życzę dobrego dnia, Adrian. Co życzysz słuchaczom? W zasadzie dobrego tygodnia, tak? To początek, dopiero poniedziałek, do weekendu jeszcze daleka droga. Przeżyjemy spokojnie. I tyle. No, wszystkiego dobrego. Cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Cześć.